Cześć kochani, witajcie na kanale Bawcie ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was neonowe farby, farby UV. Nazywają się one Neon Nights i można nimi malować po twarzy i po ciele. Wyglądają bardzo ładnie, mamy tutaj kolor pomarańczowy, różowy, czerwony, fioletowy, biały, niebieski, zielony i żółty. Tak one wyglądają, na bardzo gęste, trochę jak takie piankowe. Można właśnie nimi malować po skórze, używać tych farbek do robienia tatuaży czy jakichś malunków, do robienia jakichś wzorów. No i te farbki świecą w ciemności, kiedy oświetlimy je lampą UV, czyli pod ultrafioletem. I mam tutaj właśnie taką latarkę UV. Zobaczcie, to jest takie fioletowe światło. I teraz podświetlam moje farbki. I zobaczcie, widać, że bardzo mocno świecą. Wyglądają świetnie. Sprawdzam jeszcze w innych kolorach. Bardzo mocno świecą. Zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to widzicie w kamerze, bo ja tutaj na żywo to widzę bardzo dobrze. Jeszcze sprawdzimy niebieski. Wszystkie świecą bardzo ładnie, bardzo mocno. Jestem ciekawa, jak będą one wyglądały na skórze i zaraz to przetestujemy. Mam tutaj 8 różnych pojemniczków. W każdym pojemniczku mamy 20 ml. I teraz muszę zdecydować się na jeden kolor i narysuję sobie jakiś, namaluję jakiś wzór sobie na dłoni. Myślę, że wybiorę różowy kolor. Muszę trochę przemieszać farbkę. I zobaczcie, że jest bardzo gęsta, przypomina mi takie farby akrylowe. I z zapachu jest bardzo śmieszna, bardzo przypomina też w zapachu i w konsystencji farby akrylowe. I teraz namaluję coś sobie na dłoni. W dotyku jest zimna ta farbka. I narysowałam, namalowałam sobie serce. Mam nadzieję, że to widzicie. I teraz spróbujemy zobaczyć, jak to wygląda w świetle UV. Zobaczcie, bardzo ładnie się świeci. Śmieszny efekt. Wygląda trochę dziwnie. Jakby to był taki obraz nałożony, ale bardzo ładnie. Idealna rzecz na imprezy, na festiwale, na dyskoteki. Kolor jeszcze nie jest gotowy, musimy poczekać, aż farbka wyschnie. I myślę, że domaluję sobie jeszcze coś do tego serduszka. A jeżeli wzór Wam się nie podoba, to oczywiście możecie go zmyć ciepłą wodą z mydłem. I tak już mówiłam, że farbka na dłoni jest zimna. To był kolor różowy, ale chcę przetestować też inne kolory dla Was. Co by tu wybrać? Może fioletowy i może biały. Zobaczymy, jak będzie biały wyglądał w ciemności, w świetle UV. Znowu mieszamy, aż farba stanie się taka kremowa. Zmieni trochę konsystencję i namaluję wokół serduszka takie kropeczki. I podświetlamy. Zobaczcie, w świetle wygląda lepiej. Bardzo ładnie się świeci. I teraz potrzebuję jeszcze jakiegoś jednego elementu. I zobaczcie, że przeniosłam się do innego pomieszczenia, żeby było trochę ciemniej. Podświetlam latarką mój wzór i tak on wygląda. Świetnie to wygląda. Taki wzór przygotowałam dla Was, ale zaraz po zakończeniu tego filmu dodam sobie jeszcze. I zobaczcie, tutaj jest efekt końcowy. Zrobiłam dla Was taką dogrywkę. Dodałam jeszcze kropeczki fioletowe. I tak to wygląda. Bardzo ładnie. Ale trzeba przyznać, że różowy świeci najmocniej. Jest najbardziej wyrazisty. I postawiłam tutaj farbki w ciemności. I podświetlam je lampką.
i zobaczcie, który najmocniej świeci kolor. Biały trochę jaśniejszy jest. Niebieski świeci nie aż tak mocno. O, te chyba najmocniej świecą. Bardzo neonowe, wyraziste odcienie. Tu jeszcze mamy różowy. Te neonowe farby chyba świecą najmocniej. Ale w każdym razie wszystkie kolory są bardzo ładne. Teraz Wam tutaj tak na nie świecę, żeby powstał ciekawy efekt. Napiszcie mi, co sądzicie o takich farbkach, czy mielibyście ich gdzie używać, czy chcielibyście w ogóle takie mieć, czy w ogóle Was takie coś nie interesuje. Czekam na Wasze komentarze. Myślę, że zrobimy jeszcze kilka testów z tymi farbkami, ponieważ są bardzo ciekawe, a jeśli już mamy taką latarkę w studio, to myślę, że jeszcze jej użyjemy nie raz. Czekamy na Wasze komentarze. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie nam kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia.